Fundusz Drogi Centrojanowego dla Krakowa Krowoży w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Pan Józef Wieczorek został uznany za winnego tego, że w dniu 13 marca 2015 roku w nieustalonym miejscu rozpowszechniał publicznie wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej tegoż dnia z wyłączeniem jawności przed Sądem Okręgowym w Krakowie w sprawie o sygnaturze 4KA 1059/14 w ten sposób, że zamieścił na portalu internetowym YouTube nagranie filmowe utrwalające przebieg powyższej rozprawy, co stanowi występek z artykułu 241 paragraf 2 kodeksu karnego i za ten czyn została wymierzona kara grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 15 zł każda. Sąd obciąży również oskarżonego stosownymi kosztami sądowymi. Apelację od tego wyroku wywiódł obrońca wówczas oskarżonego Józefa Wieczorka i podniósł zarzut błędu w ustaleniach faktycznych mających wpływ na treść orzeczenia, a polegający na dowolnym przyjęciu, że oskarżony został w skuteczny sposób pouczony przez sąd, że rozprawa o sygnaturze 4KA 1059/14 odbywająca się tego dnia z wyłączeniem jawności jest prowadzona z wyłączeniem jawności, a oskarżony mimo to rozpowszechniał publicznie wiadomości z nich pochodzące, podczas gdy zarówno z wyjaśnień oskarżonych, jak i zeznań świadków złożonych w trakcie rozprawy oraz odtworzonych nagrań filmowych wynika, iż na sali sądowej panował hałas i zamieszanie uniemożliwiające oskarżonemu jednoznaczne zrozumienie treści zarządzenia sądu, zwłaszcza że jest osobą, która cierpi na znaczny niedosłuch, a nadto obrońca podniósł zarzut obrazy artykułu 4 oraz 7 kodeksu postępowania karnego poprzez odmówienie wiary twierdzeniem oskarżonego, że niedosłuch miał spowodować u oskarżonego brak orientacji co do treści zarządzenia sądu. Podniósł również obrońca zarzut obrazy prawa materialnego, a mianowicie artykuł 1 paragraf 3 w związku z artykułem 9 paragraf 2 kodeksu karnego poprzez przypisanie oskarżonemu popełnienia przestępstwa umyślnego opisanego w artykule 241 paragraf 2 kodeksu karnego i podnosząc te zarzuty wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania względnie zmianę tego wyroku poprzez odmienne orzeczenie co do istoty sprawy i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu. Tutaj również sam pan Józef Wieczorek złożył takie pismo zatytułowane uzupełnienie do apelacji złożonej przez jego obrońcę adwokata Konrada Firleja, wskazując tutaj na błędy wyroku sądu pierwszej instancji, podnosząc szereg zarzutów i argumentów na ich poparcie. Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2018 roku po rozpoznaniu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowoży w Krakowie w ten sposób, że uniewinnił oskarżonego Józefa Wieczorka od przypisanego mu wyroku czynu, to jest występku z artykułu 241 paragraf 2 kodeksu karnego, a kosztami procesu obciążył skarb państwa. Aktualnie przedmiotem rozpoznania jest kasacja wniesiona przez prokuratora rejonowego Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie, który zaskarża wyrok sądu odwoławczego w całości na niekorzyść oskarżonego Józefa Wieczorka i w swojej kasacji podnosi zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego, to jest artykuł 241 paragraf 2 kodeksu karnego, które to naruszenie miało istotny wpływ na treść orzeczenia poprzez niezasadne przyjęcie, że warunkiem odpowiedzialności karnej za występek wskazany wyżej jest uprzednie pouczenie osoby, której zarzucono rozpowszechnianie informacji o obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności ujawnionych podczas rozprawy niejawnej, co w konsekwencji doprowadziło do niesłusznego uniewinnienia oskarżonego od zarzucanego mu czynu,
I podnosząc ten zarzut, skarżący prokurator wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania. Pismem z dnia 15 października 2018 roku pan Józef Wieczorek w odpowiedzi na kasację prokuratora wnosi o jej oddalenie. Niezależnie od powyższego jeszcze wpłynęło w dniu 28 marca 2019 roku stanowisko Centrum Monitoringu Wolności Prasy w sprawie pana Józefa Wieczorka w charakterze amicus curiae, przedstawiając stanowisko popierające, ogólnie rzecz ujmując, orzeczenie, które zapadło przed Sądem Okręgowym w Krakowie, uniewinniające pana Wieczorka popełnienia zarzuconego mu występu. Dziękuję. Stanowisko Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z 28 marca 2019 roku. Tak, 14 do 17. Nic nie słychać. Ja chyba głośniej. Głośniej. Wszystko sprawne jest. No nie jest naszą winą, proszę Państwa, ale będziemy się starać. Jak to, a czyja wina? No sam sędzia, nie zajmują się technicznymi sprawami. Przecież sala powinna być przygotowana. Czy, jak to jest? Czy stanek naszą zupełnie nie przewodzi sądowego, bo nie zgłaszają. Nie wysoki sędzia. Zamykam przewód kasacyjny, głosuję pan prokuratora. Wysoki sędzie, popieram kasację wywiedzioną w tej sprawie przez prokuratora rejonowego Kraków Śródmieście Wschód w Krakowie. Myślę, że nie ma potrzeby powielania trafnej argumentacji zaprezentowanej przez autora kasacji kierowanej do Sądu Najwyższego. Ja pozwolę sobie tylko skoncentrować się na zasadniczej kwestii, która legła u podstaw uniewinnienia pana Józefa Wieczorka przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że warunkiem odpowiedzialności za czyn opisany w artykule 241 paragraf 2 kodeksu karnego jest pouczenie o konsekwencjach prawnych prowadzenia rozprawy w formule niejawnej, o którym to pouczeniu jest mowa w artykule 362 kodeksu postępowania karnego. Moim zdaniem, podobnie jak autora kasacji, jest to pogląd niesłuszny. Przestępstwo opisane w artykule 241 paragraf 2 kodeksu karnego jest przestępstwem powszechnym, które może popełnić każdy, i nie ma żadnych podstaw ku temu, by pouczenie, o którym mowa w kodeksie postępowania karnego, konkretnie w artykule 362, było traktowane jako warunek odpowiedzialności, jako warunek umożliwiający przypisanie przestępstwa, tak jak w przypadku przestępstwa złożenia fałszywych zeznań czy przestępstwa fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wysoki Sądzie, w zasadzie do tego tylko sprowadzam swoje wystąpienie. Nie ma żadnej racji prawnej, by pouczenie implikujące wiedzę i konsekwencje natury procesowej, proceduralnej dla osób uczestniczących w toku uczestniczących w rozprawie niejawnej mogą rodzić skutki materialne, tak jak w przypadku przestępstwa składania fałszywych zeznań. Dlatego Wysoki Sądzie wnoszę o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy w celu ponownego rozpoznania sądowym okręgowego w Krakowie w celu odniesienia się do
zarzutów stawianych apelacji oskarżonych. Dzięki. Na Białoruś! 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 Ziobro na Białoruś! Ziobro na Białoruś! To skandal po prostu. Ławić wolne słowa. Reformować te sądy. Co za bandyta prokurator! Precz komuną! Precz komuną! Precz komuną! Precz komuną! Precz komuną! Precz komuną! Sam powiedział, że pan... Tak jest! Sam powiedział! Tak jest! Rząd się... Przewodniczący sprawy sądu na podstawie artykułu 48 ust. 3, paragraf 3. Przepraszam, to sąd. Sąd wydalił na podstawie artykułu 48 paragraf 3 ust. 3 stali publiczność z powodu niewłaściwego zachowania. Poinformował, że dalszy przebieg rozprawy będzie się odbywał bez publiczności. Na sali pozostał uniewinniony ze wieczoru. Pana nazwisko do pani jeszcze zechce przypomnieć? Janusz Daniel. I Janusz Daniel. Który rejestruje przybieg do sprawy. Tak jak poinformowałem, przebieg rozprawy będzie dalej bez udziału publiczności. Udzielam głosu panu Wieczorkowi. Ja, jak przedstawiałem w swoim piśmie, odrzucam te zarzuty kasacyjne. Zostałem prawomocnie uniewinniony na podstawie orzeczenia wyroku sądu okręgowego i żadnych argumentów właściwie uzasadniających merytorycznie powtarzanie tego procesu w moim przekonaniu nie są uzasadnione. Te zarzuty, które tam są przedstawiane w piśmie prokuratorskim, no, nie podnoszą konkretnej sprawy, bo tam jest, właściwie zostałem wcześniej tam oskarżany o rozpowszechnianie filmu, natomiast w ogóle się nie podnosi, że ten film jest rozpowszechniany za wiedzą i zgodą prokuratury. I on do tej pory jest na tym portalu YouTube'a i nigdy nie dostałem żadnych sugestii nawet, żeby ten film zniknął. Ani ja, ani też platforma YouTube'a, która stanowi tą platformę rozpowszechniającą. I to jest normalna, powiedzmy, że człowiek, który nawet umieszcza coś na takiej platformie, nie jest pełnym właścicielem, bo podmiotem, który rozpowszechnia, jest w tym przypadku serwis YouTube'a. I to, co ja argumentowałem zresztą tam i w wcześniejszych sądach, sytuacja bywała taka, że sądy na przykład z moich filmów korzystają, również tych, które są na platformie YouTube'a, i w ogóle się o to mnie nie pytają. Bez mojej wiedzy, bez zgody i bez jakiejś pertraktacji odnośnie gratyfikacji. Czyli właśnie biorę pod uwagę, że w zasadzie jak coś jest na YouTubie, to przypuszczam, że się nie muszą mnie pytać, to znaczy nie traktują mnie jako ten podmiot odpowiedzialny za to, że te filmy tam się znajdują. Ja byłem na przykład uczestnikiem, obserwatorem, powiedzmy, takich procesów o sprawy Nasze Matki, Nasi Ojcowie na przykład. Chodziło o ten znany film, który był emitowany przez telewizję. I ten film był emitowany również na sali sądowej, ale sąd musiał mieć zgodę na to. I nie od autora tego filmu, tylko od dystrybutora, w tym przypadku telewizji, i musiał za to płacić. Tam doszło zresztą w ramach ugody, zdaje się, wiem, że nie musiał konkretnie płacić, bo minister Kurski zdaje się z tego zrezygnował, ale taka jest procedura. W moim przypadku
Czegoś takiego nie było, czyli jakby sąd uważał, że to, co jest na YouTubie, to nie, ja nie, praktycznie biorąc, nawet jeśli byłem autorem nawet filmu, w tym przypadku nie był wrzucony, powiedzmy, jakiś czyjś film, tylko był mój film, który miał istotne znaczenie w ogóle dla rozprawy, bo to był akurat taki, który i jeszcze spośród paru innych była taka sytuacja, że sądy na podstawie moich dokumentacji, bo ja się zajmuję, powiedzmy, dokumentowaniem różnych spraw, uniewinniały osoby, bo sąd czasem nie ma nawet w ogóle dokumentacji nad procesach. Sąd nie mówi o takich, których wydarzeń, na podstawie których są niektórzy obywatele po prostu stają przed sądem, a i także nie ma swoich własnych rejestracji. I to jest bardzo ważne. Ja mam taką sytuację, że rejestrowałem nawet w procesie karnym, mam zgodę na rejestrację, ale sąd w ogóle nie ma nic, czyli ja praktycznie nie mając nagłośnienia, nie mając żadnej rejestracji, więc niejako ja wyręczam pracę sądu w jakimś sensie. Jestem jedynym dysporem i jakimś społecznym właściwie tutaj przedstawicielem, który zabezpiecza prawidłowy przebieg obrad sądowych. No, taka jest prawda. No, w końcu, jeśli jest proces, i szczególnie karny, to on powinien mieć pełną rejestrację, żeby nie było jakichś po prostu nadużyć. To, co jest do protokołu wpisywane, żeby było zarejestrowane. I wtedy tak to powinno wyglądać. Również jeśli chodzi o nagłośnienie, to mamy przykład taki, no ja nie wiem, jak inni słyszą, ja niewiele co słyszę, co sąd do mnie mówi. Ja mam niedosługi, to były przedstawiane również badania medyczne i można je potwierdzić i nikt tutaj nie zarzucał, powiedzmy, natomiast gołosłownie sędzia uznał, że uważa, że ja dobrze słyszę. No. Wtedy nawet jak dawał wyrok, to ja nie wiedziałem, się zorientowałem po reakcji, że dopiero, że wyrok jest sędzia rejonowy, że on jest dla mnie niekorzystny. Dlatego, że ja po prostu nie słyszałem, mimo że chyba byłem, no może nawet było głośniej wypowiadane te słowa. Tak samo jeśli chodzi o tą rozprawę, która była i która się znalazła na YouTubie, to nie mam żadnych dowodów, ani sąd też nie przedstawił, że ta sprawa, że ta rozprawa, czyli ja i nam postali, że byli poinformowani naprawdę, że ona jest niejawna i że to jest zgodne z konstytucją. No bo jest, konstytucja jest najwyższym tutaj prawem. Natomiast zgodnie z konstytucją utajnianie rozprawy, no musi mieć swoje podstawy. Wiem, że taki oskarżony wówczas argumentował, że to jest wszystko bezprawie. Bardziej, że to było jakieś wpisanie się w ogóle sądów w sprawy polityczne. Bo to było to 4 lata temu, była kampania wyborcza. No i tu chodziło o to, jakby, że oskarżony w poprzednim procesie, na którym ja nie byłem, ale widziałem, że był na YouTubie i była rozprawa jawna, a tu nagle miała być rzekomo niejawna, tak samo bez możliwości nagrywania. Potem mimo zakazu, który dochodziło, powiedzmy, do mnie, ten film został nagrany. Czyli to jest nieprawda, co jest pisane przez prokuratora, że tam nie musiałem powtórzyć, no, ale tam chodziło o to, że nie ma znaczenia, kto to nagrywał, czy coś takiego. Dlatego, że po prostu cały czas, była sprawa jeszcze przedsądowa ze strony prokuratury, no to właśnie główny problem polegał na tym, kto to nagrał, bo to miało być niezgodne z prawem i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wskazywało na to, że było absolutnie zgodne z prawem. Także za zgodą i wiedzą sądu zostało nagrane. Tak? Tak samo jak jest rozpowszechniane za zgodą i wiedzą prokuratury. W czasie rozprawy była też taka sytuacja, nawet jak teraz, że nie było publiczności, bo akurat tam, jak był ta dokumentacja, ten film był przedstawiany jako rzekomo, którego nie można pokazywać publicznie, jak on ciągle jest pokazywany publicznie. I jednocześnie był na korytarzu prezentowany w sądzie, za zgodą sądu. Każdy mógł go obejrzeć. Więc jaki to zarzut w ogóle o tym, że to rozpowszechnianie jest w jakiś sposób szkodliwe dla kogoś,
To jest w ogóle absurd. Tak samo z nagrań, które są z tego wcześniejszych mojego procesu, no przecież sam prokurator mówi, że z tym nagraniem nie została ujawniona żadna tajemnica. Nikt szkody na tym nie poniósł. Ja na tym nie zarobiłem, bo to jest fakt po prostu. To jest, nie było żadne pieniądze i to, co robię, jak i w tej chwili, to ja ja jestem, działam to pro publico bono, czyli ja rozumiem, że tu zostałem w ogóle w tym pierwszym instancji skazany za działalność pro publico bono, która właściwie nie jest szkodliwa, ale jest pożyteczna dla sądu. I to jest fakt. Ja mogę przedstawić, jeśli sąd potrzebuje, ja mogę przedstawić, powiedzmy, tę moją pracę, również dotyczącą rozpraw, powiedzmy, sądowych, wykonywaną pro publico bono, która ma pewne poważne nawet znaczenie dla orzeczeń sądowych. A to nie jest mój zawód, to nie jest prawda, bo tam była też mowa, że ja jestem zawodowym dziennikarzem. Ja nie jestem żadnym zawodowym dziennikarzem. Ja nie mam, nie jestem z zawodu dziennikarzem, nie mam wykształcenia dziennikarskiego. Nie pobieram za to, nie jestem na żadnym etacie. Wykonuję działalność społeczną, która jest o istotnym znaczeniu. Natomiast w tym piśmie prokuratora no jest jakby na samym końcu pokazanie, no, że ja tutaj oddziaływuję negatywnie na opinię społeczną. Co to moją działalnością. To znaczy, ja przedstawiam to, co jest, i to ma być negatywne oddziaływanie na opinię społeczną. Najlepiej, gdyby opinia społeczna nic nie wiedziała, jak wyglądają rozprawy sądowe, mimo że najczęściej mam zgodę, tak samo jak i tutaj mam zgodę. Także ja oddalam te wszystkie argumentacje, uważam za bezzasadne, krzywdzące, działające w działalność społeczną, niezależną, niezależnego dziennikarza, tak, obywatelskiego, no bo taką rolę de facto spełniam. No i chodzi o to, żeby wyeliminować jakąkolwiek kontrolę społeczną. No to nie może być tak, że po prostu są organ bardzo ważny, powiedzmy, w funkcjonowaniu państwa, który nie jest poddany żadnej kontroli społecznej, bo jakby ktoś kontroluje, nawet jeśli robił rzeczy korzystne dla danej instancji, no to trzeba go penalizować, no bo nie można tego akceptować. Może pana oddalenie prokuratora, tak? No oddalenie kasacji, oczywiście. A jak potwierdzam to, co pisałem w piśmie. Czy to wszystko? No tak, to jest. Józef Wieczorek wnosi oddalenie kasacji prokuratora. Sąd Najwyższy udaje się na miarę do orzeczenia, zostanie wniesiony w Pana Radzie. Także prośba do Pana i do Pana kamerzysty, proszę zabrać urządzenia na korytarz. Później oczywiście przed ogłoszeniem umożliwimy, żebyście weszli Panowie i sobie ustawili swoje. Ale teraz proszę zabrać. Dziękuję. Informuję, że przedmokuję. Z urzędu stwierdza się, że orzeczenie zostało ogłoszone z udziałem publiczności. Przewodniczący poinformował o treści artykułu. Nie słychać. Policja słychać. Nic nie słychać. Przewodniczący poinformował o treści artykułu 48 ust. 3 USK o możliwości ponownego wydalenia sali publiczności z powodu jej, jeśli będą się niewłaściwie zachowywać. To proszę wstać. Czy panowie, którzy macie problemy, jesteście o kulach, to proszę usiąść. Kto ma problemy zdrowotne, proszę siedzieć. Nie ma potrzeby wstać. Ponieważ mówiliście państwo, że źle słychać, więc jeszcze raz uprzedzam. Orzeczenie zostanie ogłoszone z udziałem publiczności, z tym, że
sytuacją, no jeśli będzie ktoś zakłócał spokój na sali, będę zmuszony zarządzić interwencję. Policję, usunięcie publiczności. A dlaczego sąd kazał usunąć wszystkich, a nie tylko tych, którzy zakłócali? Nie jest moją rolą ustalanie, kto wrzeszczy. Czyli jest odpowiedzialność zbiorowa, tak? Tutaj proszę nie zabierać prowokacja. Proszę teraz nie zabierać głosu. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Najwyższy w składzie to obecnym przy udziale prokuratora prokuratury krajowej Józefa Genry w sprawie Józefa Wieczorka uniewinnionego w zarzutu popełnienia przestępstwa z artykułu 241 paragraf 2 kodeksu karnego po rozpoznaniu na posiedzeniu na rozprawie w dniu dzisiejszym kasacji wniesionej przez prokuratora na niekorzyść od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2018 roku sygnatura 4KA 1020-17 zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa, prowadzi w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2017 roku sygnatura 2K 360/16/K. Uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. Sędzia sprawozdawca przedstawi najważniejsze motywy rozstrzygnięcia, ponieważ bardziej szczegółowe znajdą się na piśmie. Proszę, proszę usiąść. Na wstępie należy poczynić jedną generalną uwagę, do której odwoływał się pan Józef Wieczorek odnośnie społecznej kontroli nad wszystkimi instytucjami życia publicznego w naszym kraju, w tym nad organami władzy publicznej, jakim jest również Sąd Najwyższy. I Sąd Najwyższy nigdy przeciwko temu nic nie miał, bylebyśmy wszyscy zachowali się w sposób przewidziany regułami dobrego zachowania wobec drugiego człowieka i również kierując się przepisami prawa. Jeżeli... To dlaczego zatrudniacie sędziów zbrodniarzy komunistycznych, proszę jak sędzia Iwulski? Proszę nie zabierać teraz głosu, wysłuchać uzasadnienia. Powiedziałem, że jeśli będziecie państwo zakłócać, zarządzę usunięcie publiczności z sali. Proszę. Proszę państwa, wykonujemy swoją pracę, do jakiej zostaliśmy powołani w sposób jak najlepszy, z dochowaniem należytej staranności. I w dzisiejszym postępowaniu kasacyjnym, nasza rozprawa nie dotyczy w istocie rzeczy tego, czy pan Józef Wieczorek jest winny, czy jest niewinny, tylko czy orzekając w tej sprawie Sąd Okręgowy w Krakowie naruszył prawo materialne, czy też nie. Bo taki jest zarzut kasacyjny, że Sąd Okręgowy wyraził pogląd, że warunkiem odpowiedzialności za występek z artykułu 241 paragraf 2 kodeksu karnego jest uprzednie pouczenie takiej osoby przez przewodniczącego składu orzekającego na rozprawie w trybie artykułu 362. Sąd Okręgowy uznał, że warunkiem odpowiedzialności jest uprzednie takie pouczenie. Prokurator to w swojej kasacji zakwestionował, że ten pogląd nie jest trafny, ponieważ przestępstwo z artykułu 241 paragraf 2 jest przestępstwem powszechnym, a więc może go popełnić każda osoba, niezależnie od tego, czy brała udział w rozprawie i była pouczona, czy też nie była obecna na rozprawie i wiadomo, że wtedy nie mogła być pouczona w trybie artykułu 362. I tego dotyczy dzisiejszy problem. Tak jak mamy w przepisie artykułu 233 paragraf 2, że warunkiem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań jest uprzednie pouczenie świadka o odpowiedzialności karnej, tak, w przepisie 241 kodeksu karnego takiego przepisu nie ma. Gdyby ustawodawca taki zapis zawarł, to oczywiście byśmy powiedzieli, sąd okręgowy ma rację.
lub też gdyby przestępstwo z artykułu 241 było przestępstwem indywidualnym, to jest, że to przestępstwo mogłaby popełnić jedynie osoba, która brała udział w takiej rozprawie z wyłączeniem jawności, to wtedy stanowisko sądu okręgowego byłoby trafne co do wyrażonego poglądu prawnego, a nie co do tego, czy pan Wieczorek jest winny, czy nie jest winny. Bo sąd w dzisiejszym postępowaniu nie zajmuje się faktami. Sąd kasacyjny zajmuje się prawem, czy prawo zostało obrażone. I nie badamy, czy pan Józef Wieczorek słyszał, że przewodniczący ogłosił, że rozprawa odbyła się z wyłączeniem jawności. Sąd się nie zajmuje najwyższy w dniu dzisiejszym tym, czy pan Józef Wieczorek miał świadomość odpowiedzialności karnej za publikację tego rodzaju materiału. Sąd Najwyższy, jak już powiedziałem, zajmuje się tylko wykładnią tego przepisu. Natomiast ocena faktów, dowodzenie tych faktów należy do sądów rozpoznających sprawę, dlatego ta sprawa wraca ponownie do sądu odwoławczego i przecież Sąd Najwyższy nie mówi, że pan Józef Wieczorek ma zostać skazany. Bo przecież mamy szereg przepisów, które mówią przykładowo, że nie popełnia przestępstwa, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. I jeśli tutaj oskarżenie nie dowiedzie, bo to przecież oskarżenie ma dowieść, że pan Józef Wieczorek wiedział, że rozprawa była prowadzona z wyłączeniem jawności, bo słyszał mimo tego rozgardiasz, no to przecież przepis mówi, nie popełnia przestępstwa. Kolejny przepis, nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność, przepraszam, nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. A więc nie wiedział i nie mógł wiedzieć. Usprawiedliwiona nieświadomość, że takie zachowanie jest karalne, bo nie był pouczony przez nikogo, a z innych źródeł nie miał możliwości się o tym dowiedzieć. Przecież my tego nie przesądzamy. Ale to należy do sądu, czy to pierwszej, czy drugiej instancji, a nie do Sądu Najwyższego. Jeżeli nawet pan się powoływał na tę kontrolę organów władzy publicznej, to przecież Sąd Najwyższy nie mówi, że takie zachowanie, nawet gdyby uznać, że formalnie wyczerpałoby znamiona występu z artykułu 241, cechuje się znikomym stopniem społecznej szkodliwości, że sąd może umorzyć postępowanie. Sąd może odwoływać się również do orzeczeń Trybunału Europejskiego Trybunału Praw Człowieka co do wolności wypowiedzi, ochrony interesu publicznego, w jakim działają niewątpliwie dziennikarze. Gama zachowań sądu orzekającego w tej sprawie jest bardzo szeroka. I jak powiedziałem, Sąd Najwyższy zajął się tylko wykładnią tego przepisu 241 paragraf 2, czy warunkiem odpowiedzialności jest uprzednie pouczenie. Tak jak przyjął to sąd okręgowy. Prokurator to zakwestionował i mówimy tak w naszym składzie tutaj orzekającym, ale również poglądy doktryny. We wszystkich komentarzach państwo to znajdziecie, że jest to przestępstwo powszechne. Może popełnić każdy. Więc każdy człowiek nie jest przecież pouczany przez przewodniczącego składu, która rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności. To jest rzecz oczywista. I na taki zarzut kasacyjny mówimy, on jest trafny. On jest trafny. Natomiast nie przesądzamy, czy pan Józef Wieczorek jest winny, czy nie jest winny. To dlatego sąd okręgowy przy ponownym rozpoznaniu sprawy ma zająć się tymi okolicznościami, o których pan i pana mecenas w swojej apelacji pisali. Czy pan słyszał, czy pan wiedział i wszystkie inne okoliczności faktyczne. I jeśli sąd to rozważy i wyrazi swój pogląd, no to wyda wyrok taki, jaki uzna za sprawiedliwy i słuszny. Natomiast ten pogląd, który legł u podstaw tego zaskarżonego wyroku, nie był trafny. To tylko z tego powodu ten wyrok podlegał uchyleniu, bo innych zarzutów kasacji nie podniesiono. Sąd Najwyższy zajął się tylko tym zarzutem, który podniósł prokurator. I mówimy, w tym zakresie prokurator ma rację, natomiast kwestia odpowiedzialności karnej, winy bądź niewinności pana Józefa Wieczorka pozostaje jak na tym etapie postępowania w gestii Sądu Okręgowego w Krakowie, który oczywiście może ponownie pana uniewinnić, może
umorzyć postępowanie. A może skazać? Może tylko otrzymać wtedy ten wyrok skazujący sądu pierwszej instancji. No właśnie. Uzasadnienie w tej sprawie zostanie sporządzone z urzędu na piśmie i oczywiście wszelkie wywody pozostałe będą dla stron doręczone i wiadomo. Na chwilę obecną. Można się zapytać? Pana sędziego sprawozdawcy, sprawa będzie ponownie rozpoznana w postępowaniu wyborczym. Chciałem się zapytać, jak w ogóle jest możliwe udowodnienie prawne, sądowe, że człowiek słyszał lub nie słyszał? Bo to jest ten problem akustyczny, który dla mnie jest oczywiste, że powiedzmy tego rodzaju sprawy powinny być na piśmie przedstawiane i to są takie, ja znam powiedzmy z takich przynajmniej medialnych informacji, że jak w przypadku chodzi o taką sprawę, która jest niejawna, czy może mogłoby dojść do naruszenia jakiejś tajemnicy, to dziennikarze obecni są raz drzwi się zamyka i muszą podpisać to oświadczenie, że o tym wiedzą. I wtedy nie ma problemu, bo cały ten proces, który trwa już czwarty rok właściwie, no to jest problemem akustycznym w głównej mierze. Stąd się wziął. To są okoliczności, które pan może... Tym bardziej tu jeszcze w sądach ta akustyka ponadto ono szwankuje dodatkowo. No to, tylko to jest... jedna tylko uwaga. Jak już powiedziałem, sąd zajmuje się tylko prawem, no ja rozumiem, natomiast nie faktami. Tak? Natomiast rzeczą oczywistą jest, że jeśli ja, czy pan sędzia przewodniczący, czy ktokolwiek, czy pan prokurator, zwracamy się do jakiejś osoby i coś mówimy, a dana osoba nie dosłyszy, to powinna powiedzieć nie dosłyszałem albo nie zrozumiałem i proszę ewentualnie o powtórzenie. I sprawa wtedy myślę, że nabrałaby... No ale tego nie było, czegoś takiego nie było, ja to jest obce. Nie tylko chodziło o to, bo to jest problem prawny, czyli problem prawny jest taki, czy można udowodnić, że ktoś słyszał. A sąd mówi, nie będziecie pouczać, ja nie jestem do słuchania. Trzymaj się na odporze, ale...